Pora zostawić Slate'a i ruszać dalej. To ci niespodzianka. You know, those vigors seem very powerful. I'll do what I can to keep you stocked in salts. Thanks. Elizabeth, a tu jesteś, okej. Okay. Wie co, może pora jakiś inny karabin wypróbować? Co wy na to? On ma troszkę mniej amunicji niż tamten, ale być może będzie bardziej celny. Szczerze mówiąc, nie pamiętam różnic pomiędzy tymi broniami. Wow! Booker, I can tell what Slate said bothered you. You showed me. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, the less you know about me, the better. Zobaczcie, tak to wygląda troszkę, jakby Elizabeth z Bookerem dopiero poznawała, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda prawdziwy, okrutny świat. I też jest to świat Kolumbii, niestety. Wiecie co, ja muszę sobie chyba troszkę odnowić zapasy życia, w sensie zdrowia. I soli, tutaj jest jakiś automat, więc zanim wyjdę, bo coś czuję, że tam coś będzie czekało na mnie nieprzyjemnego. Mam całkiem dużo pieniędzy, więc to raczej nie będzie duży wydatek. Sobie tutaj parę rzeczy dokupić. Między innymi amunicję, chociaż nie, widzę, że ją mam. No dobra, nieważne, chodźmy dalej. Tu jest w ogóle, nie wiem, czy, chyba nie mówiłem o tym wcześniej, jakby oś czasowa Kolumbii, historii Kolumbii, zaczyna się ona w roku 1874, kiedy właśnie Comstock prowadzi wojska Stanów Zjednoczonych i wygrywa bitwę pod Wounded Knee. I tak po kolei można sobie przejechać przez te wszystkie lata i kończymy na roku 1912. Czyli to jest rok chyba obecny, z tego co pamiętam. Teraz zobaczcie, jak działa ten elektryczny joker. No proszę, tu już czekają na mnie wojska. Gdzieś powinna być snajperka, z tego co pamiętam. Troszkę teraz idę naokoło. Tak, tutaj jest, zobaczcie. Okay.
Poszło mi rozprawnie, ale przyznaję się, że chciałem się bardzo pobawić tą snajperką, tak szczerze mówiąc. Natomiast nie mogę teraz podnieść niestety strzelby, którą tu zostawiłem. A nie sekundkę. Tutaj jest ten karabin chyba. Ja do karabinu wrócę oraz zostanę przy strzelbie. Ja bardzo lubię strzelbę. Chyba to mówiłem zresztą w pierwszym Bioshocku, że jestem ogromnym fanem strzelby w większości gier, gdzie się do czegokolwiek strzela. Natomiast to pomieszczenie, to piętro tutaj otworzyłem sobie dzięki właśnie elektrycznemu Jokerowi. No ja wiedziałem, że ono tu jest. Chciałem wam jej pokazać. Zwłaszcza, że jest tutaj, zobaczcie, wytrych oraz wyposażenie. Tors, w sensie nowe wyposażenie, jest to kamizelka, nazywa się Jeszcze się nie zmieści. Zwiększa pojemność magazynka wszystkich broni o 50% i to jest super wyposażenie. No dobrze, teraz jeźdź na dół. Strasznie się blokuje tutaj, w tej Kolumbii, na jakieś skrzynki czy inne beczki. Wcześniej jak walczyłem na tym placu bohaterów, tam gdzie jest ten anioł, też się, ten anioł, który jest przymalowany na dziwkę, też tak troszkę się blokowałem. Więc momentami te walki, które oglądacie w moim wykonaniu, mogą się wydawać toporne gdzieniegdzie, ale mam nadzieję, że wam to jakoś aż tak mocno nie przeszkadza. Appreciate it. No match. Elizabeth. Okay. Zobaczcie, jak momentami to, co może Elizabeth przyzwać, w sensie otworzyć wyrwy w czasoprzestrzeni. Teraz zobaczyłem, czy się użyłem tego patrioty, którego wcześniej już widzieliście. Jak bardzo to pomaga we walce. Oczywiście wszystko jest znacznie trudniejsze, jeśli byście z tego nie korzystali. No ale Elizabeth to jest bardzo mądra dziewczyna i bardzo pomocna dziewczyna i coś czuję, że mimo wszystko bez niej byłoby znacznie trudniej. Z tego co pamiętam, chyba niezależnie od tego, jaki poziom trudności wybieracie, te wyrwy są zawsze takie same. Więc jest tyle samo tych zestawów medycznych, tyle samo patriotów. Need money? Chętnie. Dziękuję, koleżanko. Wcześniej byłem w stanie przydać tego Kumara. To jest takie działko powietrzne. Właśnie byłem w złą stronę, oczywiście biegnę. Czy lecę? Musimy zejść znowu na dół. Tam już ktoś czeka, zobaczcie. Byłem w tych wszystkich budynkach i chyba przejrzałem to, co miałem przejrzeć, chociaż zobaczyć, portal wrócił na miejsce. Mimo, że ten portal wcześniej tutaj znalazłem. Mr. DeWitt. The name's Booker. I'll be certain to attend to that distinction. Booker. When there's a moment when we're not being shot at.
If you're interested, I spotted some supplies over there. Gdzie? Elizabeth. Gdzie? Zawsze jak masz mi coś do pokazania, to nagle znikasz. I szczerze mówiąc, nie wiem, co mi właśnie pokazałaś, Elizabeth. Zobaczcie, mimo że tu byłem, to te wszystkie... te rzeczy, które tu są, jakby pojawiły się tu jeszcze raz. Tam jest znowu wytrych. This, my tower. It's only fair they give me a cut of the profits, don't you think? Myślę, że tak, Elizabeth. Myślę, że jakiś procent mogliby ci odpalić. Albo zobaczę, tu jest wytrych. Seems right up your alley. I can do that. Troszkę waty cukrowej? Ja osobiście waty cukrowej jakoś nie lubię, jest dla mnie za słodka. No, jak byłem dzieckiem, to znacznie bardziej lubiłem słodycze. Teraz jestem, muszę przyznać, niechlubnie, jestem ogromnym fanem lodów. Hej! Co ciekawe. A o tym mówisz, okej. I kolejne wyposażenie, mnóstwo pieniędzy, trochę skrzynek, bananów w skrzynkach. I wyposażenie, jest to nowe nakrycie głowy, burza. Efekt, pod którego wpływem był przeciwnik w chwili śmierci. Czyli wierzgający koń, elektryczny jockey i tak dalej. Może przenieść się na pobliskich wrogów. No, to jest bardzo fajna rzecz i chyba też się może zdać, jak sobie jeszcze zerknę, co mam teraz. Podpalenie wroga w walce wręcz. To może jednak wezmę to. Tą burzę. Jakbyście grali, to musicie wiedzieć, że to... Dziękuję. Jakbyście sami grali, mimo że oglądacie gameplay, to może w przyszłości będziecie chcieli sami przejść Bioshocka. Warto wiedzieć, że te wszystkie nakrycia głowy, te wyposażenie, które znajduję, za każdym razem jest inne, ono się generuje losowo, więc jest inna szansa na inne wyposażenie dla was, niż to, które ja zbieram teraz tutaj. Gdzie on jest? A tutaj jesteś. Tak, pamiętajcie też, że zawsze warto strzelać patriotom w plecy, ponieważ tam mają panel. Panel sterowania. Tutaj byłem? O, cześć. No, to wszystko się jakby powtarza poniekąd, ci żołnierze, oni tu już byli wcześniej. Ale chyba gdzieś to był safe. Drzwi jakieś, które wymagały 5 wytrychów, z tego co pamiętam. Zatem byłoby dobrze teraz go tu gdzieś znaleźć. I to było chyba gdzieś w tych pomieszczeniach tutaj? A może nie? Chyba... nie, czekajcie tutaj. Got a lock here. Looks simple enough. Ready. Co znaleźliśmy? 200 orłów ponad, prawie 300 oraz apteczki. No, przyda się na pewno. Zwłaszcza, że warto wykupić sobie te wzmocnienia wigorów, które do tej pory na razie poza tym opętaniem oraz diabelskim pocałunkiem pozostały... O Jezus, no co się stało? Jakoś skoczyłem dziwnie. Na razie tylko te dwa wzmocniłem. I think I understand how you do what you do. These tears. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them? I could go wherever I wanted. But I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. Zrobiło się troszkę filozoficznie. Co my tu mamy? Tańsze opętanie. Zmniejsza ilość soli niezbędną do użycia opętania.
No to jest cholernie drogie, kurczę, zobaczcie. Ponad 1600 orłów kosztuje. A ja taką pytania wcale tak często nie używam. Znacznie częściej używam wierzgającego konia, pocałunku. No dobrze, pora stąd uciekać. Ale są tu pewne miejsca, których jeszcze nie zwiedzałem. Zobaczcie, na przykład to. Otwórzmy sobie te drzwi. Jest to czyjeś mieszkanie i była ewidentnie ostrzelana. Spójrzcie na te kule. Albo ostrzelane, albo ewentualnie podpalone. Ciężko jest mi to ocenić, wytrych. Tu są drzwi zamknięte niestety, ale tutaj coś może się znajdzie. Aj! Nice try, Fitzroy. Podpisano. Czy to jest P? Nie mam pojęcia. Nice try, Fitzroy, to niezła próba Fitzroy, czyli to jest ta anarchistka, którą wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć. Znaczy, nie zobaczyć, usłyszeć. I spójrzcie, jaka masakra tutaj. Ci członkowie Vox Populi próbowali chyba napaść na kogoś, kto tu mieszka. Ewentualnie to była ich skrytka. Skrytka przed atakiem, jakaś taka baza ukryta w tym domu, w tym mieszkaniu. No ale ewidentnie ktoś ich tu znalazł, ktoś ich tu zobaczył i przyłapał i przede wszystkim zarżnął. A tymczasem jest tu audiolog, voxofon Prestona i to chyba właśnie on się tu podpisał. Tak, to jest zdecydowanie on. Well, Preston is a sporting man, Miss Fitzroy. I won't steal up on you while you slumber like these Vox boys here with their pig stickers. That's one scalp to me. That's two. Now when you hear this, I want you to square your affairs and come die in the side of the poets. You'll need a white man's weapon. Give this a try. No zobaczcie, widzimy, że Preston zbiera skalpele? No, obcina ludziom skórę z głowy. Tutaj mi się troszkę odmiana przez przypadki siadła, no ale nieważne, zobaczmy jakie to jest wyposażenie. Nakrycie głowy, przepustnica, zwiększa możliwość sterowania prędkością na wstędze. Nie jest mi to potrzebne, ale sobie to wezmę. Czekajcie, czy jest tu jeszcze jakieś miejsce, gdzie nie byłem? No i tu będzie chyba jakaś grubsza walka. Zobaczcie, ile tu jest tych, tych wstęg do wykorzystania. Natomiast, kurczę... Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie on teraz się udać. A, tutaj! No przecież, zapomniałem już o tej gondoli tutaj. No nic, to zróbmy to. Sprowadź gondolę. Gdzie jest to wejście? The gondola's coming. He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar and killer of women? Comstock. Father, prophet. Whomever you are, I'm leaving, and there's naught you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're wrong. That one! Now! Rocket, you bet! Gdzie jesteście? Żołnierzyki? Do it now! Whoa! There's no escape!
Wow! Spadłem! Tutaj jesteś. Dobra, moi drodzy, zmywamy się stąd, pora uciekać. Zatem siadamy na gondolę, ja już to wszystko wcześniej przeszukałem. Chyba, mam taką nadzieję. Nie chcę za bardzo się cofać. Jedyne, co tutaj zostało, to było właśnie to mieszkanie, gdzie znaleźliśmy bazę Vox Populi. Ale całe szczęście możemy już stąd ruszać. Nie możemy, bo jest cały czas walka. Noż, kurczę, muszę znowu jeszcze kogoś tu znaleźć, naprawdę? Ty się ukryłeś. No to żegnaj. Możemy w końcu ruszać gondolą z powrotem do naszego głównego wątku, czyli ucieczki do Paryża. Need a lock picked. That won't take but a minute. All done. Dziękuję. Chodźmy, Elżbieta, ruszamy dalej. When you were unconscious on the beach, you kept repeating a woman's name. Anna. I don't want to talk about that. I'm sorry. I shouldn't have pried. Where are you from, Mr. DeWitt? New York. What did you do there? Business much like this. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Trochę się zmartwiłaś, co? No niestety, Booker okazał się być bardzo interesownym człowiekiem i nie chodzi tylko o ratunek dziewczyny, no ale przede wszystkim chodzi o spłacenie długu. Długu, o którym już była wzmianka w jego wizjach, w jego snach, no i przede wszystkim na początku gry, w tej łodzi. No ale chyba to nie przeszkadza, zobaczcie, ona po prostu chce stąd uciec.
Tak, jak zwykle się ukrywać gdzieś po kątach, a ja potem muszę was szukać cały czas. Okej, tu mamy gondolę, pierwszą damę. W końcu udało się dotrzeć na miejsce. Dziękuję. Great. Tam jest jeszcze kinetoskop i chyba go wcześniej nie widzieliśmy. Tak, taka wzmianka o grobowcu Lady Comstock, którą zamordowała Daisy Fitzroy. Czy ja też powinienem sobie kupić? Może amunicję? Ponownie? No, troszkę by się przydało, szczerze mówiąc. No i do strzelby jeszcze. Chociaż nie mam, dobrze. No nic to. Wydaje mi się, że pora chyba iść dalej, chociaż to są jeszcze takie wzmocnienia, które wcześniej też już widziałem i nie chcę ich kupować. A wzmocnienie broni? Zwiększenie obrażeń granatnika. Jest coś może do strzelby? Nic nie ma niestety do strzelby, ale mogę zwiększyć celność karabinu maszynowego. I ja to właśnie sobie wykupię. No dobra, pora w końcu ruszyć do gondoli. Pierwsza dama. So. Looks like they call you the false shepherd. And you the lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Jest fałszywy pasterz. Har har. Elizabeth, jesteś prześmieszna. Mamy kolejną esencję i pora chyba, żeby wziąć ponownie infuzję soli. Ja będę tak to sobie brał naprzemiennie. Elizabeth? Co jest takie dziwne według ciebie? No nic, pora uciekać w końcu, do Paryża. You all right? I want to see Paris. I want to see everything. It's up to you now. There's no one. Wait, what is that? 40 North by 74 West. That's not Paris, that's New York. How'd you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... No! Shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side are you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk,
then join the Fox. If you believe in the righteous folk, then join the Fox. I just want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. Zobaczyliśmy właśnie ciemną stronę Kolumbii, niewolnictwo w kamieniołomach i oczywiście ten podział rasowy, który cały czas jest tutaj podkreślany. No i chcąc nie chcąc zostaliśmy wciągnięci w zatargi pomiędzy Daisy Fitzroy a Comstockiem. Musimy przy okazji jeszcze znaleźć oczywiście Elizabeth, która okazała się być nie być stara taka nieprzyjęta, jak się wcześniej wydawała, ponieważ postanowiła uciec Bookerowi. No nic, moi drodzy, ja się z wami pożegnam. Na tę chwilę to wszystko. Życzę wam miłego dnia i mówię do zobaczenia. Cześć!